Odłamko wyładuj. Właśnie coś się wpierdzieliło. Miało być pięknie, już tak zawsze. A tak zawsze jest. No i widzicie, się doczekali się tego, że w końcu dach będzie zrobiony, bo dużo ludzi bombardowało mnie co z dachem, co z dachem. I witam was w kolejnym odcinku, ale jaka brudna kamera. O, już teraz lepiej. A jak widzicie, ekipa już. Szwagier, sołtys i jeszcze jeden pracownik. Działamy tutaj. Szwagier to na każdym etapie tutaj tej budowy jest. Dlatego mam swój pokój u góry, nie? To jest pokój szwagra. Szwagru. O. Ja nieco przeziębiony, ale ile mogę, tyle pomagam tutaj właśnie w takich. Przynieść, podaj, pozamiataj, rusztowanie, poustawiaj. No. Tak, żeby było wszystko jak najbardziej komfortowo i bezpiecznie. Balustrady, nie balustrady, zastrzały, łaty. Wszystko jest. Pogoda jest. Tylko robić. Tak więc za chwilę wejdę na dach i wam co nieco więcej pokażę. Chwilę mnie nie było, byłem pociągnik, żeby wziąć tutaj tą paletę, przystawić ją gdziekolwiek indziej. Tylko widzę, że muszę widły rozstawić. O! Blacha będzie podana na środek. O tak. O. Dobra. Chyba da radę. O. Co tu się dzieje? Masz prawie pół dachu ułatowane, a mnie tylko chwilę nie było. To są amigosy roboty. O, a ja już w ursusiku siedzę. Jezus. Wiecie, jaki jest największy żal? Że ten wspaniały polski rząd zniszczył tą piękną fabrykę o tak długiej tradycji oraz z tak długim okresem produkcji ciągników, maszyn rolniczych i po prostu wszystko, co polskie, jest zniszczone. To jest największy żal, że nad tym nikt nie... po prostu nie ma ani sentymentu, ani nic. Niszczą, aby się nachapać tylko. A to są bardzo dobre maszyny. Czekajcie, jeszcze medium. O. Trzeci zakres, bo ja tu gówno i tak widzę. Oj kurde. O. Tak. Delikatnie wyjechać, żeby się nie wykiprowało. O. O, jakie biegi wolniutkie. To może i wyjadę. Tam nic nie zwisa, nic nie zwisa. O ile tamtej palety nie rozwaliłem. Się udało. Ale waży to. A jednak blacha. Przymknę te drzwi. O. I pomału jedziemy. Druga strona idzie.
I jak się robi? Przyjemnie. Przyjemnie, nie? A gdzie pan ma kask? Słyszałem kiedyś taki tekst, że jeśli rzucimy czapkę z wysokości, to ta czapka się nie połamie. Jeśli rzucimy kask, to ten kask się połamie. Także czapka bezpieczniejsza. Czapka jest zawsze bezpieczniejsza. Poproszę kawałek łatki, taki odpad. Co dzisiaj, żeby to łatować, nie? Damy radę. Damy radę. To będzie git. Szkoda, że niestety nam się pneumat skończył. Trzeba go zregenerować, dać do naprawy. Ale łapa, młotek. No, dostawa gwoździ była, o. Gwoździ jest dość, no. Przypomnijmy sobie, jak to się kiedyś robiło. Ja nie. Wszystko na łatwiznę. Tak. A robisz już ty na tym? Na tej membranopapie? Zdarzyło się. I co? Kapitalna sprawa. Fajna, nie? I zobacz, to jest ponad rok, nie, ja to... Jo, ponad rok to jest. I temu dosłownie nic nie jest, nie? Jeszcze bym poziomiczkę potrzebował. Jeszcze dach trzyma cały. Ale już teraz będzie pokrycie, także jest. Jest nadzieja, że już nic nie będzie lecieć. Leciało? Co? No nie! Ale jakby leciało, nie? To by było niedobrze. Jest tych metrów. A się wydaje z daleka taki mały daszek, nie? Taki kurnik. Taki kurnik. Gołębnik. Jo, ale jak już jest tutaj, to już nie są takie małe. Powiem w ten sposób. Na każdym dachu i tak najważniejsza jest ta najbardziej czasochłonna, jest ta obróbka dookoła. Te metry, które są w środku, te już zawsze się jakoś tam wyłoży, ale tej obróbki jest zawsze. Więcej zawsze, do roboty. Kurczę, tyle samo roboty z nią, nie? Jo. No, ale... Dach dachem, nie? Dach dachem. Tylko no, materiału mniej. No tylko, że materiału mniej i mniej, kurczę, człowiek zarobi niestety, nie? I jo. No i dobra, nie będę mi tu przeszkadzał. Działam dalej. Za robotę się weź! Widzę, chwila nieuwagi, majtury atakują i pół dachu ułacone, znaczy pół strony. Idzie jak ta lala. A ja tu już jestem wam przygotowany i za chwilę to będzie kolejny odcinek, już to wam nie będę zdradzał wielu. To jest temat tylko dachowy. Ja za chwilę uciekam. A oni będą działać. A te krótkie łaty giną tu są, co? No, już ktoś w końcu to liczył i zamawiał, nie? Jo, to wszystko było wyliczone, nie? Ja tylko zadzwoniłem, ile łat, nie? Wszystkie. Ale łaty chyba nie najgorsze, co? Piękne. Piękne. Jeszcze wczoraj rosły, ale są ok. Ja miałem konstrukcję dachową zamówione. No to ten. Dekarz mówił, że i tak są do dupy, nie? A od tego samego kolesia brałem. Łaty i konstrukcję. Nie, ja tam nie narzekam, bo konstrukcja też widać po słojach. Wyś Marek, zobacz jak tam wygląda. Według ciebie. To musiał na smak jeszcze. Marek, stary, ogarnia. No, to bez tego stary. Aj. No. Drewno, w Kazimierzu, drewno ścisłe, słoje są bardzo gęste, czyli nie jest takie jakieś... Nie jest lipa. Ale! Poszło. Za agresywnie. Nie? Ja długo nie biłem, tak sobie muszę przypomnieć tą... Fajnie to pokazałeś. Dobrze, to jest nagrywane. Mamy to. To się wytnie, tak? Nie, tego się nie wytnie. Nie no, ekipa do dachu jest konkretna. Tak więc chyba na dzisiaj będzie z dachu koniec nagrywania. A jutro będzie dalsza część, gdzie już będziemy od rana tutaj haki rynnowe, opierzenia i te inne sprawy zakładać. No i kolejny dzień pracy na dachu. Dzisiaj czynnie biorę udział w tym przedsięwzięciu. Marek na dole już. Marka pewnie kojarzycie z poprzedniej produkcji, która odbywała się poniżej dachu, gdzie układaliśmy płyty Termano Wall GK. Mateusz już tam rozmierza. Ty masz szlak sznur? No jak? Brakuje tego, pojemnika na ten puder. Ogólnie sznur jest, tylko nie będzie ten znaczył. Marek tam nagrywa coś i się dzieje, ale wam powiem, nie wiem czy to będzie widać, ale wam zrobię taki widok tu z mojego dachu. Zobaczcie, tam jest kombajn, tam jest Jetta, tu jest Peugeot, Passat,
A tu jest widok dookoła. Ale aż mi się nogi chwieją. Tam jest, o widzisz, tam jest szkoła. Tam do tej szkoły chodziłem. Tam jest wyżej nowa szkoła, jest boisko. Tam, o, tam w oddali jest szkoła. Nowa szkoła, cały kompleks taki. Tam budują już przedszkole nowe. Tam są GS-y. Tam widzicie, tam są GS-y. Tam. Tu jest las, tu jest sąsiadów. Pole. O, pole widok. O, widzicie, jaka mapa? Ciach. Tu. O, tutaj też trochę żwirku. Zobaczymy, co urośnie. Jeżeli padało, to by urosło, to bym jeszcze trochę tutaj coś, jakiś smak kulków dał. Ale na razie sucho. Ty sobie teraz trasujesz podcięcie? Tak jest. I jak tam Mateusz idzie? Do przodu. Idziemy do Mateusza, niech parę słów powie, bo on tu jest główny wykonawcą. Ja to jestem taki antlager dzisiaj. Dzisiaj chociaż jestem antlagerem, bo wczoraj tutaj nic, ja robiłem dosłownie nic. To się mówi, ja tu tylko sprzątam, ale ty do sprzątania to tak średnio, co? No widzisz, wczoraj miałem dużo innej roboty, a dzisiaj mogę trochę pomóc sobie ponagrywać i ci poprzeszkadzać. No właśnie, no jo. Właśnie. Tyle z ciebie pożytku? Tyle co nic. Ale o tym się głośno nie mówi. Tak jest. No. Co dzisiaj pykniemy? Wszystkie obróbki? Powiem ci tak. Ile zrobimy, tyle zrobimy. Najpierw to wszystko ładnie wyprostować. I wtedy będziemy dalej myśleć. Tak. Najważniejsze, że się przekątne zgadzają. Tam jakiś dron lata. O, tu jest myszka jakaś taka. O, ciuch. Dobra, bierzemy się do roboty. Jedna strona już zrobiona, przygotowana do montażu blachy. Fotoreporter wchodzi po drabinie. Marek, jak to wygląda? Super. Marek, jak to wygląda? To się nie znam. Ja też nie, dlatego ja tego nie robię. Jedna strona zrobiona, my już też zrobieni. Powoli wszystko zrobione. O. Tak to jo. Do worka. Sołtys! Tylko nie spadnij. Czuję wiatr we włosach. Na chwilę pokażę, jak to wygląda. Bo dziś chyba nie nagrywaliśmy podczas tego. W tym montażu tu tylko relacja z Baleksu jest robiona, realizowana, także tam będziecie mogli zobaczyć cały proces powstawania tutaj tego pasa nadrynowego, podrynowego. Teraz będziemy przymierzać jeden taki arkusz i tutaj jeszcze są takie wróblówki podryczne nazywane. Tą wróblówkę też ci dać jedną? O, takie tam będzie, wie. O. Tak? No dobra, jak tak mówisz, to niech tak jest. Trzymaj. I co teraz? Dobre pytanie. Ta jedna wielka niewiadoma, nie? Co? Wiesz, jak to ma być? A ty wiesz? Ja to pierwszy raz widzę. Ja mam to tak. Nazwa wskazuje? Tak, żeby wróble nie weszły. No. Tak, na pewno. To tajne. Dobrze miałeś. Ten pan wie. On wie. On wie. Chyba wiem. Marek, dawaj. Ja też wiem. Dobra. Najpierw musimy ją przymocować, a dopiero potem będziemy kombinować dalej. No, a na co montujesz? Masz wkręty? Zaraz. Tak, sobie myślałem. Ja wiedziałem, że tak to ma być. No, to wiedziałem. Ja wiedziałem. Potem tu się obetnie ten kawałek i będzie pięknie. I właśnie tutaj, tędy będzie dostawało się świeże powietrze na połać. Połać dachową. Tak. I kurę wszędzie? Będzie sobie. Ale z każdej strony ten dach będzie przewietrzany. Tu będzie przewietrzany? To jest podstawa. Tu będzie przewietrzany? Wszędzie. To jest podstawa. Ja jestem przewietrzony. Ja też. Dobra. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony.
chyba. Za te pieniądze? Za tyle, dla tych ledzi, to i takie dobrze. Kaziu, nie będziesz, nie, ale śruba. Kaziu, śruba zrobić. Ja myślałem, że w hak. No mów. Gorzej mają moc chwalą. To jo. Okej. Okay. Na zero tutaj są. Tutaj tak. To znaczy o, palce o, tak? Tak, tutaj załamać. Zobaczymy, czy to tak będzie, bo to już nie wiem. Aj! Teraz przyłożymy. Mareczku, tu jakbyśmy sprawdzić u góry, żeby było jedno z drugim równie, co nie? Tu. No i ładnie wchodzi. No Jezus. Jest jak piosenka. Tak to leciało? Tam masz końcówkę pod palcem. Micuje się fala z tym. Tak, tam. Ja! Sukces. Mamy to! Mamy cię! Po jednej. Pas! Czy po jednym? O, po jednym. Po jednym. Ja to wolę po jednym. Przebiłeś nas. Czy jakoś tak? O Jezus, jo. Nie, nie. Dobra, bo my wyglądamy jakbyśmy pierwszy raz to robili, nie? No. Ja nie, lepiej przyłożyć i sprawdzić, potem wiesz, rozmontowywać. No. I potem płakać. No. Dobra, to co, całą rygę kręcimy? Tak. Dobra, to kręcimy. Obciąłeś jeszcze to, nie? Tak. Musimy najpierw obciąć no. i...